Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym nawiązać do swojego poprzedniego filmu, w którym mówiłem o takiej obiekcji klienta w postaci braku zaufania do naszej marki, braku znajomości naszej firmy. I chciałbym Wam podpowiedzieć o dwóch rzeczach, które ja robię, żeby klientów oswajać z naszą marką, z naszym logo, z naszym wizerunkiem, z naszą wiarygodnością. Ja generalnie jestem zwolennikiem takich być może małych kroków, małych działań, które jednak w połączeniu w całość dają bardzo dobre rezultaty, bo czasem w takich właśnie mniejszych, rodzinnych firmach, nie korporacjach, takich standardów, można powiedzieć, brakuje. Mam tutaj na myśli jak gdyby używanie loga firmy dokładnie w takiej samym kolorze, takiej samej barwie, odcieniu, kształcie, formie, we wszystkich materiałach, jakie są przekazywane klientom. Nie wiem, chociażby stopki mailowe, teczki na oferty, same oferty, inne artykuły marketingowe używane i wysyłane do klientów, które w połączeniu, tak jak powiedziałem wcześniej, w jedną całość przynoszą bardzo dobre rezultaty i jak gdyby oswajają rynek z naszym wizerunkiem, naszą marką, naszym logo. A druga rzecz to jest udział w takich spotkaniach biznesowych, networkingowych, konferencjach, gdzie po pierwsze możemy się spotkać z naszymi już istniejącymi klientami, jak gdyby wzmacniać relacje, a po drugie możemy rozmawiać i jak gdyby zaczynać budować relacje z innymi prospektami, czyli potencjalnymi klientami, z którymi miejmy nadzieję będziemy współpracować w przyszłości. Czasami się zdarza, że właśnie klient podczas rozmowy mówi nam, że on nas nie zna, bo bywa sam na wielu konferencjach, nigdy nas nie widział. To moim zdaniem najlepszą metodą jest po prostu zapytać klienta wprost. Panie kliencie, proszę mi powiedzieć w takim razie, gdzie pan bywa, bo ja też chcę tam być. I oprócz tego, że jak pojedziemy na wydarzenie, o którym klient wspomniał, to spotkamy się z nim samym, czyli z tym klientem, z którym już współpracujemy. A po drugie, jestem przekonany, że spotkamy, uda nam się porozmawiać, wymienić wizytówki z prospektami, z potencjalnymi klientami, których wcześniej sami nie znaliśmy, a na takich wydarzeniach bywają i pewnie będziemy później regularnie na takich wydarzeniach bywać. Dlatego zachęcam Was do takiego właśnie globalnego spojrzenia i całościowego spojrzenia na Waszą markę, na markę Waszej firmy, żebyście mieli jak gdyby świadomość, że konsekwentna praca nad budowaniem tej marki po pewnym czasie da bardzo dobre rezultaty i klienci, z którymi będziecie rozmawiać, będą kojarzyć Wasze logo i będą wiedzieli, że jesteście firmą godną zaufania, co później zdecydowanie będziecie mogli poprzeć, mam nadzieję, Waszymi takimi oficjalnymi referencjami, czy to pisemnymi, czy wideoreferencjami. Także działajcie i budujcie własne marki. Jak mówi Grant Cardone, twórzcie własną gospodarkę. Udanego dnia Wam życzę, pozdrawiam.